Jagiełło go wypuścił z Polski, on przez Węgry dostał się do Ziemi Świętej, potem popłynął na Cypr, potem do Wenecji, a potem wrócił do Londynu. No i teoretycznie człowiek, który sprzeniewierzył 240 okrętów władowanych wojskiem i stracił 2 tony srebra, powinien znaleźć się w więzieniu, powinien mu odciąć przynajmniej rękę, żeby sobie dobrze zapamiętał, że trzeba się pilnować, bardzo uważać w takich sytuacjach. A oni go zrobili królem, zmuszając do abdykacji poprzedniego króla Ryszarda II. Dlaczego tak się stało? Ja mam koncepcję następującą, że Henryk dostał się przez Palestynę do Cypr, gdzie siedzieli Joannici, no to oni mu dali długoterminowy kredyt pod jakieś zastawy. Potem pojechał do Wenecji, wziął sobie drugi długoterminowy kredyt pod inne zastawy. Potem przybył do Londynu, a jego bankierzy zapytali: Henryku, gdzie masz pieniądze, które powierzyliśmy? A on mówi: nie denerwujcie się, Polacy przywiozłem jeszcze więcej. Zaczynamy wojnę z Francją. I zaczęli. No więc tak to musiało wyglądać, no bo taka jest logika polityki i spraw związanych z władzą i pieniędzmi. No więc budżet City, budżet londyński, który jest zaangażowany na wschodzie, dlaczego on tutaj jest? Dlaczego oni tutaj przepływają? No bo są to ludzie zainteresowani inwestycją, jedyną dostępną wtedy, znaczy dostępną, najbardziej popularną, najłatwiejszą, czyli rabunkiem. Pomnażaniem majątku poprzez rabunek. Do tego się dokręca różne dekoracje, zakłada się różne kostiumy, na to krucjata północna, to coś tam. Natomiast zawsze chodzi o to samo. Chodzi o rabunek dużych ilości złota, które się wywozi z krajów słabszych. Kiedy czytamy historię gospodarczą autorów, którzy się zajmują tymi problemami brytyjsko-wschodnimi, to tam jest taka przeciwna dysproporcja, bo jak piszemy o tym, że Brytyjczycy wyruszają na zachód, czy tam Hiszpanie wyruszają do Ameryki, to oni zawsze płyną w poszukiwaniu złota. Ciągle jest mowa o złocie. Natomiast jak oni przypływają tutaj, to oni szukają wosku, konopi, prawda, i łoru, tak? Bo to im jest do czegoś potrzebne. Więc no, musimy się zastanowić, jakie było przebicie na tym łoju, prawda, przewożonym z tego Bałtyku, tak, z tego Gdańska, w tym Londynie, że oni aż tu przybywali, żeby go tam wywozić. Tak? I ile te konopie, ile oni zarabiali w ogóle na metrze, prawda, warto było policzyć. Więc odpowiedzi na te wszystkie pytania oczywiście nie ma. No i kiedy zaczniemy sobie śledzić te wypadki i obecność Londynu finansową w basenie Morza Bałtyckiego, i też trochę bardziej na północ, dochodzimy do dwóch rzeczy. Do doktryny i do pierwszej brytyjskiej kolonii. I doktryna brytyjska, o czym my nie wiemy, doktryna imperialna, opiera się na micie arturiańskim. Wymyślił to Mercator, albo jeszcze ktoś przed nim. Król Artur, według legendy, podbił całą północ. I cała północ należy się Brytanii. I oni idą jako swoje. Bo to jest najważniejsze. Jeżeli jakiś agresywny organizm wymyśli sobie doktrynę, czyli wymyśli sobie, że to mu się należy i zaangażuje w to duże pieniądze, no to nie ma siły, która by to zatrzymała. Znaczy, no, trzeba mieć poważną siłę, żeby to zatrzymać. I oni wymyślili sobie tą doktrynę kolonizacyjną, która jest oparta o mit arturiański. I wyruszyli na północ. A co było na północy? Rosja. Oni dopłynęli do Rosji przez Morze Białe. No i dochodzimy do takiego momentu, że bierzemy do ręki dowolną biografię cara Iwana. Ale dowolną. Polską, angielską, rosyjską, radziecką, jakąkolwiek. Zaczynamy czytać. I dowiadujemy się, że twierdza, w której mieszkał car Iwan przez długi czas, została zbudowana przez Anglików, prawda? Że przypłynęli tam przez Morze Białe. Dowiadujemy się, że stałymi rezydentami przy osobie cara byli panowie Jenkins, Randolph i Horsey. Cóż oni tam robili? Czym się zajmowali? No, oczywiście handlem. Prawda? A czym handlowali? No oczywiście łojem, konopiami, woskiem. Prawda? I wozili to wszystko do Londynu. Co to była oprycznina? No to byli ci ludzie, którzy się nagle pojawili, bo car zwariował i podzielił Rosję na dwie części. Jedna była rabowana, a do tej drugiej wszystko wywożono. Tak?
Dlaczego? Nie wiemy, bo oszalał. Ile lat panował car? 50. 50 lat utrzymywania wariata na tronie, tak? To jest niemożliwe. To jest niemożliwe, po prostu. To jest niemożliwe, żeby jedna koteria była likwidowana bezwzględnie, na to miejsce wchodziła druga i ta druga nie orientowała się, że za chwilę stanie się z nią to samo. To jest po prostu niemożliwe. Tam musiało być po prostu jakieś zasilanie z zewnątrz. I było, ponieważ od roku 1557 istnieje twór giełdowy, który nazywa się Kompania Moskiewska. Firma ta działa do roku 1917. Kiedy to powstaje inna firma, rosyjska, z siedzibą w Londynie. Firma ta zajmuje się handlem ukraińskim zbożem i doprowadza do głodu na Ukrainie i powodu. Ponieważ to zboże zostaje wywiezione właśnie do tego Londynu. Kto jest człowiekiem, który stoi za poczynaniami Kompanii Moskiewskiej? Otóż spirytusem mowensem, jak to się ładnie mówi, tej instytucji jest znany nam wszystkim czarnoksiężnik, znany nam wszystkim z książki Zbigniewa Nienackiego pod tytułem Pan Samochodzik, Tajemnica Tajemnic, John Dee, którego zwykle przedstawia się jako niegroźnego wariata zainteresowanego magicznymi lustrami i tym podobnymi historiami. Otóż ten pan zajmował się szkoleniem nawigatorów. To był osobisty znajomy Mercatora, miał w domu wszystkie potrzebne mapy, wszystkie potrzebne dokumenty, wszystkie potrzebne tropy, które pozwalały mu zorganizować kurs dla żeglarzy Kompanii Moskiewskiej bezpiecznie pływających później po morzach wokół Skandynawii. Nie tylko przez Morze Białe pływali Anglicy do Rosji, ponieważ car w pewnym momencie zdobył port w Narwi. Było to wydarzenie kluczowe. Wydarzenie kluczowe dla historii Polski, bo oprócz upadku Węgier, które należało ratować ze wszystkich sił, drugim takim momentem, który należało wykorzystać, który należało przerobić na swoją korzyść, była Narwa. Za wszelką cenę należało zdobyć Narwę. Król Stefan Batory poszedł na wojnę z Moskwą nie dlatego, żeby oblegać Psków, Wielkie Łuki i Połoc, po to, żeby zdobyć Narwę. Ten cel nie został osiągnięty, o czym my nie pamiętamy. A nie został osiągnięty w sposób podstępny i taki bardzo dziwny. Ale to za chwilę. Wróćmy do tej Kompanii Moskiewskiej. W roku 1565 rozpoczyna się straszliwa akcja pustoszenia Nowogrodu Wielkiego. Co to znaczy w praktyce? To znaczy, że Londyn niszczy konkurencję. Niszczy ją do ziemi, do żywego. Nowogród Wielki to jest potężny organizm, bardzo dobrze zorganizowany. To jest miasto dawniej hanzackie, potem miasto, które złożyło hołd carowi. Miasto, które ma swoich przedstawicieli i swoje interesy właściwie wszędzie. I to musi zostać rozbite po to, żeby Londyn mógł przejąć wszystkie aktywa Nowogrodu i właściwie wszystko złoto, jakie znajduje się w Rosji. Bez litości rabuje się cerkwi i klasztory. Bez litości. Moskiewskie wcześniej, nowogrodzkie później. To wszystko jedzie na wozach do Swobody Aleksandrowskiej, którą zbudowali dla cara Anglicy i tam znika. Znaczy, nie wiadomo, co się z tym dalej dzieje. No i mam taką informację, że w roku 1566 roku utworzenia tej opryczyny z portu w Narwie wypływają w jednym tylko roku 42 angielskie statki wypełnione towarem. A jakim towarem? No, łojem, woskiem, konopiami i to wszystko płynie do wody. No więc nie ma takiej możliwości, żeby ktoś wypuścił w drogę przez cieśniny duńskie jeszcze płacił Duńczykom cło za 42 statki wypełnione łojem, woskiem i konopiami po prostu. To jest niemożliwe. Potęga brytyjska, jestem o tym przekonany, potęga pierwszego imperium, wyrosła po pierwsze na rabunku Irlandii, jako drugie na rabunku Rosji. Zwyczajnie. Co to jest opryczyna? Do czego ona jest podobna? No to tak, w opryczynie nie ma złota w obiegu. I w ogóle w Moskwie, w księstwie moskiewskim, nie ma złota w obiegu. Dukat, złoty, ugarski dukat, węgierski dukat jest nagrodą
jak ktoś go dostanie, to może go sobie przyszyć na czapce albo na rękawie, żeby widać było, że został wyróżniony. Jeżeli nie ma złota, to znaczy, że większość transakcji jest fikcyjna. Tak jak w PRL. Możemy sobie sprzedawać i kupować, natomiast te pieniądze, które wymieniamy, są bez wartości. Monopole są założone. Monopol wódczany. Znaczy, jak ktoś chce się napić, to musi iść do karczmy, którą prowadzą prysznicy. Innych nie ma. No to jest dokładnie jak z Jaruzelskim, sprzedawaniem wódki od 13, prawda? Są inne podobieństwa. Własności nie ma tak naprawdę. Ponieważ każdy może być wyrzucony ze swojego domu i ze swojej ziemi właściwie o tak. Nie ma żadnej możliwości, żeby się utrzymać przy własności. Jeżeli ktoś się carowi nie podoba, zostaje usunięty i po prostu zesłany albo zamordowany. To wszystko jest bardzo brutalne i nikt nie wspomina ani słowa o obecności panów Randolfa, Jenkinsa i Hosea. Znaczy oni się gdzieś tam pojawiają, ale na takiej samej zasadzie, na jakiej historii pojawia się Jakub Fugger. Może obsługiwał tam długi królewskie czy coś. To jest bardzo dziwne. To jest bardzo dziwne, dlatego że to jest tak widoczne, a jeżeli ktoś chce to mieć przed oczami, to niech sobie obejrzy dekoracje cerkwi na Wyspach Sołowieckich, jak one wyglądają. Tam jest takie bardzo charakterystyczne malowidło wielkie, które przedstawia strącenie do piekieł. Spadają brodaci, Rosjanie w długich szatach do piekieł, a obok stoi sześciu Anglików. Sześciu Anglików w kapeluszach z klamerkami, w krótkich spodniach i w pelerynach. I to tam jest po prostu namalowane. No i teraz mamy czasy współczesne i mamy propagandę putinowską, która robi film pod tytułem 1612, prawda? W tym filmie nie ma ani jednego słowa prawdy. Ani jednego. Nie ma w ogóle mowy o żadnych Anglikach. Źli są Polacy. Fikcyjny polski dowódca próbuje zdobyć Kreml. Dlaczego oni tego nie robią? Dlaczego oni nie pokazują tej fascynującej historii Dymitriad, gdzie mają wszystko? Romans, garki pełne złota, dwóch fałszywych carów, bitwy, oblężenia, głód zwierzęcy. No co tylko można sobie wymarzyć, Hollywood przez 20 sezonów by z tego żył. A oni to wszystko porzucają i pokazują jakąś absolutną fikcję. Bo się boją, że jak oni pokażą, jak było, to ktoś zacznie w tym grzebać. I się okaże, że tam coś jest. Ja wczoraj byłem w Warszawie i podszedł do mnie człowiek, który powiedział, że to nie jest tak, jak ja myślę, że to tym nie pisze, bo w Rosji są ludzie, którzy piszą normalnie, że Minin Pożarski, którzy wyrzucili polską załogę z Kremla, nie uczynili tego za pomocą srodze zawiedzionego rządami polskimi ludu ruskiego, który był tak zdenerwowany, że po prostu przyszedł i pozabijał tych Polaków, tylko po prostu wzięli sobie kredyt w Londynie, długoterminowy, na werbunek, na 75% ten kredyt był. Wzięli ten kredyt i po prostu zakontraktowali żołnierzy. Oni przypłynęli przez Morze Białe i przyszli po prostu do Moskwy zrobić porządek z Polakami. No i teraz tak, jeżeli sobie to uświadomimy, to wychodzi nam, że wszystkie kampanie moskiewskie były tak naprawdę wojną polsko-angielską. Dlatego, że to chodziło o te pieniądze. A pieniądze są zawsze najważniejsze. I o tym filmu nikt nie nakręci. Nie ma nawet w ogóle mowy o tym. I ktoś potem się dziwi, że pamiętam, były takie lata, kiedy się w gazetach pisało, że Rosjanie sobie nie radzą z komunizmem, że nie potrafią tego komunizmu z siebie usunąć. No, nie potrafią sobie usunąć różnych innych rzeczy, szalenie ważniejszych, moim zdaniem, niż komunizm. Komunizm to jest tylko 70 lat. Były gorsze rzeczy. Kompania moskiewska istniała od roku 1557 do roku 1917. Musimy mieć tego świadomość. Więc jakie z tego będą konsekwencje dla nas? Bardzo poważne. Bardzo poważne, bo jeżeli nie uwzględnimy tego czynnika i nie uwzględnimy tej bardzo starej i głębokiej współpracy rosyjsko-moskiewskiej, która się, angielsko-moskiewskiej, która ocieka krwią niewinnych, o czym zawsze trzeba pamiętać, to w ogóle nic nie rozumiemy. Jest jeszcze jedna sprawa, której my nie rozumiemy i nie potrafimy zrozumieć, to jest współpraca angielsko-czeska. To jest szalenie ważna rzecz. Król Ryszard, o którym tutaj powiedziałem, że abdykował na rzecz Henryka, ponieważ mu obiecali gwarancję, że zostanie przy życiu, i oczywiście dwa tygodnie po tym fakcie już nie żył. Był ożeniony z królewną Anną Czeską, córką Karola IV. To
Był ten czas, kiedy w Anglii pojawił się Wycliffe. I Czesi przywieźli tego Wycliffe'a do Pragi i od tego zaczął się chłos. I to jest przedziwne, dlatego że na moje oko, że tak się brzydko wyrażę, Wycliffe był po to, żeby w jakiś sposób wymanewrować Anglię ze Świętopietrza. To znaczy, żeby te pieniądze, które szły do Rzymu, poszły na kampanię we Francji. I po to wymyślono Wycliffe. A Czesi potraktowali go poważnie. I zaczęli zmieniać coś u siebie, prawda? No i zrobiła się herezja husycka. A potem wojny. To było dość proste, jeżeli chodzi o Czechów. Dlatego, że w tamtych czasach werbunek żołnierza dokonywał się w miastach. Dobrym przykładem jest Szwajcaria. Szwajcaria to był biedny kraj, który żył właściwie tylko z jednego. Z kontraktowania najemników. Francuzi werbowali w Lozannie, cesarz w Bernie i w Zurychu. Żeby osłabić te armię, trzeba było herezję jakoś wymyślić. Ulicha Zwingli wymyślono. No i Berno i Zurych póki co przez jakiś czas odparli. A teraz w Lozannie werbowano. Jeżeli teraz przyjrzymy się takiemu niesłychanemu wprost wydarzeniu, o którym się trąbi wszędzie, czyli o nocy świętego Bartłomieja, tak? No to teraz musimy się uważnie temu przyjrzeć, bo mamy tę noc świętego Bartłomieja. Przyjeżdżają ci hugenoci, którzy tam będą uczestniczyć w ślubie królewny Małgorzaty z Henrykiem Bourbonem, królem Nawary. Bardzo ważna rzecz. No i są ci walezjusze. Nie wiedzą, co zrobić, prawda? Czy zmienić to wyznanie, czy nie zmienić. Jest to ta upiorna matka Katarzyna Medycyjska, która jest świętą kobietą wyznania, całkowicie źle przedstawiona. Przez kogo zostają wymordowani ci hugenoci w ciągu 4 godzin porannych tamtej strasznej nocy? No przez lud Paryża, tak się mówi. Nie jest to możliwe. Dlatego, że ci wszyscy ludzie, weterani wojen włoskich, gaskońskie junaki, proszę Państwa, oni tam przyjechali po to, żeby się rozprawić ostatecznie z walezjuszami. A skąd my to wiemy? A bo w książkach hiszpańskich jest napisane wprost, że wtedy w Paryżu siedziało 2 ludzi, a prawdopodobnie było ich jeszcze więcej. Byli to Anglicy, Sir Francis Walsingham i jego zięć. Kto to był ten Walsingham? To był taki Andropow. To był szef tajnych służb królowej Elżbiety. To był zawodowy zbrodniarz, człowiek bardzo inteligentny, a przede wszystkim bardzo odważny. I tutaj jest taki rozdział tej trzeciej baśni, który się nazywa Czym królowa Elżbieta różni się od Lenina. Otóż ona się różni tym, że Lenin uważał, że prawdziwa polityka zaczyna się wtedy, kiedy w grę wchodzą miliony ludzi, kiedy wchodzi masa. Natomiast królowa Elżbieta bardzo wcześnie, razem z Walsinganem i Lordem Cecilem, udowodniła, że to nie tak, że można mieć kilku zdecydowanych panów o nazwiskach Horsey, Jenkins i Randolph i zarządzać dużymi obszarami bardzo bezwzględnie. Trzeba mieć tylko do pomocy jednego czarnoksiężnika, który to wszystko obmyślił i wprowadził w życie. I tak to się działo. No więc, kiedy tak spojrzymy na tę sprawę, no to noc świętego Bartłomieja będzie nam się jawić jako akcja następująca. W Londynie zaplanowano, że trzeba zmienić władzę we Francji, tak? Posadzimy na tronie króla Henryka, który jest Kalwinem i zamienimy Francję w kraj protestancki. Troszeczkę ich oszukamy, bo oni długo tymi protestantami nie pobędą, ponieważ się tą Francją podzielimy z cesarzem w następnej dekadzie. Natomiast troszkę niech się pocieszą. Walezjuszy się zabije. No i ten scenariusz trzeba będzie prowadzić w życie. Jest tylko jeden kłopot. Rodzina de Guise, która jest miejscową katolicką mafią, która się dość dzielnie trzyma. Co oni robią? Oni sprowadzają Szwajcarów z Lozanny. Prawda? I to są ci ludzie, którzy rozprawili się z hugenotami na świętego Bartłomieja. To są ci ludzie, którzy weszli ze swoimi pikami w jednym końcu Paryża, a weszli w drugim. I nie było w tamtym czasie żadnych siły. Jest jeszcze jedna sprawa, która jest związana bardzo mocno z tym wydarzeniem, które jest widoczne w filmach, opisywane w książkach. Heinrich Mann napisał biografię króla Henryka IV. Aleksander Dimman napisał królową Margot. No po prostu niesamowita akcja promocyjna. Ten event ma taką
taką akcję trwającą przez wiele stuleci. Natomiast, proszę Państwa, na początku XVI wieku, w takiej sekwencji trzech zdarzeń, ja powiedziałem o dwóch, ale rozpowiem o trzecim, mamy tak. Chod pruski 1525, Mohacz 1526 i spalenie Rzymu przez cesarza w 1527. I jest po papiestwie. To znaczy Kościół jest de facto uzależniony od wiary. To jest w tej kolejności. I to jest dopiero materiał na film albo na serię książek, tylko że nie ma komu zrobić tego filmu niestety. Rzym został spalony i był palony i niszczony i rabowany systematycznie przez 4 miesiące od maja do sierpnia 1527 roku. My o tym nie wiemy nic lub prawie nic. Wspomina się o tym zaledwie. Natomiast świętego Bartłomieja to jest ten sztandar, który się macha przez cały czas. Przez cały czas. No więc dysproporcja jest straszliwa. W czasie Sacro Virum, w czasie świeżo wychrzczeni knechci cesarscy zabierali wszystko, co się dało zabrać z Rzymu i palili wszystko, co się dało spalić. Ocalał tylko jeden rodzaj budynku. Były to kantory rodziny Fugger. Ponieważ Fugger podpisał z cesarzem kontrakt na obsługę tej akcji. To znaczy oni wywozili, zabezpieczając za pomocą swoich ludzi, wywozili to dobro za Alpę. Po prostu. Tak to wyglądało. I o tym też nie ma filmu. Dlatego, że historia jest pisana w ten sposób, że oddzielnie polityka, oddzielnie pieniądze i oddzielnie Kościół. I to jest tak, pieniądze to jest dla specjalistów, polityka to jest tak dla wszystkich, żeby każdy nam wiedział, kto z kim i dlaczego. Natomiast Kościół to jest ta droga, właśnie cała olimpiada dla niepełnosprawnych. Tu jacyś święci, tu coś tam, jakieś takie bajeczki, jakieś takie historie. No więc musimy to wszystko połączyć i zlepić w jedno. Dopiero wtedy będziemy mieli pełny obraz, albo prawie pełny obraz. Musimy pamiętać o tym, że archiwa w Polsce płoną, albo jak nie płoną, to nikt ich nie czyta. Ja nie wiem, czy to prawda, ale sekretarz redakcji miesięcznika Mówią Wieki, czy też był już sekretarz, bo dawno go nie widziałem, powiedział mi, że na Uniwersytecie Warszawskim jest tylko jedna osoba, która się zajmuje historią gospodarczą. Dawnych czasów. Takich. Nie, że przed wczoraj, nie, że przed wojną, tak? Tylko tam dawniej. Jedna osoba. To czym się zajmuje cała reszta, przepraszam bardzo. Czym oni wszyscy się zajmują? To jest ciekawe bardzo. No właśnie. I teraz mamy w tym wszystkim najważniejszego króla, jakiego nam Pan Bóg zesłał i najlepszego. Króla Stefana z Węgier, który musiał przeprowadzić bardzo skomplikowaną operację na swoim życiu i z marnego, nic nie znaczącego wojewody został władcą potężnego państwa. Żeby to zrobić, musiał wejść w ukryty sojusz z sułtanem. Bo tak naprawdę nie z sułtanem, tylko z siłami, które sprawował rzeczywistą władzę w Turcji. Czyli z człowiekiem nazywającym się Józef Nasr. Kto to jest? To jest emigrant żydowski z Portugalii, który ma bardzo dobre kontakty w Wenecji i bardzo dobre kontakty w Niderlandach. Jest takie ciekawe zdanie napisane w biografii wikipedyjnej Józefa Nasi, gdzie jest napisane tak. Za pomocą swoich prywatnych kontaktów wywołał antyhabsburskie powstanie w Niderlandach. To powstanie trwało 80 lat, więc kontakty prywatne pana Józefa musiały być najwyższej próby, żeby to utrzymać. No i właściwie niewiele o nim wiemy, bo w polskiej historii on w ogóle nie istnieje. To jest nieistotna postać. On przez jednym z kilku kierowników tureckiej polityki, bo to nie jest tak, że ta opcja żydowska grała pierwsze skrzypce. Znaczy przez jakiś czas grała, potem nie grała, bo byli też inni. Turcja była tworem skomplikowanym. Natomiast istotne w Józefie Nasim i jego organizacji jest to, że on miał ścisłe związki z Polską. To znaczy on tu kupował wyroby stalowe. W 1579 roku kupił 16 tysięcy noży. Określanych przez historyków jako noże styryjskie. Ja nie wiem, co to znaczy. Nie wiem, czy to są takie noże, czy takie noże.
Polsce kupował? Tak, w Kamieńcu i w Lwowie. 16, bo Polska ze względu na to, że była nieprawdopodobna ilość hut przerabiających rudę darniową, była eksporterem wyrobów stalowych po prostu. Aleksander Bugdylew o tym pisze w takiej książce broni, uzbrojenie, ceny broni w XVI, uzbrojenia w XVI wieku, jakoś tak. To Bugdylew, to jest znana książka, która niedawno wyszła, bardzo sympatyczna, taka miła, dobra do czytania. I on właśnie pisze o tych 16 tysiącach noży wywiezionych jednego roku z Kamieńca. Na co w Stambule 16 tysięcy noży w 1579? No, ja może w sposób nieuprawniony, ale jednak kojarzę to z Unią Utrechtską, która zostaje w tymże roku zawiązane, od której się zaczyna to nieszczęsne powstanie w Niderlandach, które zostało wywołane za pomocą prywatnych kontaktów przez Józefa Lasy. I jeszcze jedna sprawa. To jest człowiek, który wymienia obfitą dość korespondencję z królem Zygmuntem Augustem. Taką bardzo przyjacielską. Co jest pod spodu tej znajomości, nie wiemy. Natomiast wiemy, że król Zygmunt zamknął Melnicę w Krakowie. Przez cały czas panowania króla Zygmunta Augusta Melnica krakowska była nieczynna. Była czynna tylko Melnica w Wilnie i bite w Wilnie pieniążki były więcej warte niż te same bite w Wilnie pieniążki przeznaczone na koronę. Litewskie pieniążki były lepsze niż koronę. Dlaczego? Trudno to ocenić. I mamy taki moment przedziwny. Mamy rok 1566, w którym to roku, jak pamiętamy, znamy, wypłynęły 42 okręty angielskie, wyładowane łojem, woskiem i konopiami i popłynęły w kierunku ciśnień dunckich. W tymże roku król utworzył drugą granicę, w Tykocinie. Istniała tylko przez rok. Dlaczego? Nikt nie daje nam na to odpowiedzi. W tymże roku 1566 rusza ostatnia wielka wyprawa sułtana Sulejmana. W mojej głowie te dwa fakty mają ścisły związek. Po prostu uważam, że król Zygmunt finansował w tajemnicy przed senatorami i przed narodem, finansował niektóre imprezy Józefa Lasy, albo po prostu mu pomagał. Otwiera się mennicę, która istnieje przez rok. Potem się ją zamyka. Mennicą tą zarządzają ludzie z mafii zborowskiej, którzy są, że tak wyrażę, luźno związani z tradycją polską, tak? Bo my sobie z takich spraw nie zdajemy, z takich rzeczy nie zdajemy sprawy, jak... Znaczy, ja się przy tym upieram, to jest tak, ja się przy tym upieram, że mamy tą historię, która jest w dokumentach, ale mamy też tradycje rodzinne, które się przekazuje z pokolenia na pokolenie, o których my nic nie wiemy. I mamy takich zborowskich, prawda? Którzy to dawno temu przybyli z Moraw. I którzy jeszcze w XVI wieku żenili się na tych Morawach i mieli tam majątki, prawda? Nie wierzę, żeby te związki były luźne albo nieważne. Po prostu to nie wierzę. Ja Rynkiewicz przedstawia, że to jest wcielenie zborowskie, jest wcieleniem ducha polskiego. Rynkiewicz już powinien przestać. No tak, moim zdaniem też. To jest jakaś... To jest, już powinien przestać. I to jest tradycja, wie pan, to jest taka tradycja, która została wmówiona przez Niemców, przez Niemców z Wiednia, na przełomie XIX i XX wieku. Że był jakiś duch szlachecki. Duch szlachecki to jest coś nieprawdopodobnie sympatycznego, bo to są ci ludzie, którzy mieli coś naprawdę i liczyli pieniądze. Tak. A nie jacyś szaleńcy. Zborowski to jest zdrajca i zbrodniarz. Bardzo dobrze, że go skazali. Tak. No więc zarządcą Melnicy Tykocińskiej jest człowiek z klanu Zborowski. Kto zarządza Melnicą Wileńską? No raz wiemy, a raz nie wiemy. Czasem Żydzi, czasem jacyś ludzie też od Zborowskich, czasem ktoś z Toporczyków. Czyli ludzie z klanu Tęczyńskich. To są nasi ludzie, którzy tu się urodzili i tam nie ma żadnych obcych trendów. To jest szalenie istotne w tych analizach, jeżeli chodzi o elity. Toporczycy to są miejscowi. No a przez ostatnie 5 lat panowania króla Zygmunta Augusta w ogóle nie wiadomo, kto zarządza tą Melnicą, bo się nie zachowały żadne dokumenty. A to jest szalenie ważne. Natomiast wiemy coś niesłychanego zupełnie. Otóż te talaki, które były bite w tej Melnicy Wileńskiej, były bardzo popularne w Holandii. Tak nam piszą historycy od numizmatów. Bardzo popularne w Holandii. Co to znaczy? No to znaczy, że cały urobek tej Melnicy był ściągany po prostu i przeznaczony na wojnę z Filipem II w prowincjach niderlandzkich. Tak? I tym płacono żołnierzy. I te pieniążki były nazwane brodaczami, bo tam Zygmunt August był tak, z taką rozwidloną brodą przedstawioną. No tak to trzeba sobie tłumaczyć, bo przecież to nie są żarty, to nie jest jakaś zabawa. Tak? To nie są jakieś banki. No właśnie.
Jaki był cel polityki takiego Józefa Nasji? No, on chciał tworzyć żydowskie państwo. Gdzie? Na Cyprze najpierw. To się nie udało z różnych przyczyn. Natomiast czystka etniczna, jaka się odbyła na Cyprze, po prostu wyczyszczono tam w ogóle wszystko. Wszyscy Włosi, którzy tam mieszkali, Grecy, zostali zlikwidowani. Natomiast państwo żydowskie z jakichś przyczyn na Cyprze nie powstało. Nie wiemy, gdzie miało powstać. Ale mamy takie pamiętniki takiego francuskiego szpiega, który tutaj przebywał w czasach Zygmunta Augusta i jeździł po Rzeczpospolitej i on w swoich pamiętnikach napisał taki znamienny fragment, że Ukraina to ziemia, którą Pan Bóg przeznaczył dla narodu żydowskiego. I to właściwie jest tak niewliczone, bo no niby dlaczego, przepraszam bardzo, bo oczywiście dlatego, że miasta na Rusi pełne były kupców żydowskich, którzy obsługiwali szalenie ważne rzeczy, czyli szlaki handlowe ze wschodu, prawda? I to oni pilnowali tego interesu, który szedł przez Turcję, z Indii i z Dalekiego Wschodu, bo to nie jest tak, proszę Państwa, że świat został odkryty w XVI wieku przez Vasco da Gama i Kolumba. To jest nieprawda. Ten świat wschodni, azjatycki, on był bezpośrednio bliski nam. Natomiast myśmy się dali oszukać przez tą narrację, którą wymyślili Brytyjczycy w stuleciu XVIII, że coś zostało odkryte. Ja to powtarzam zawsze. I to jest wszędzie, w każdym podręczniku podawane jako pogodna anegdotka. Przyłożono dużo złota z Ameryki. Z Ameryki to głównie srebro. To jest właśnie najlepsze, że z Ameryki głównie srebro z kopalni z Potosi płynęło. Natomiast złoto było tutaj. Złoto było trochę złota, natomiast z Ameryki płynęło srebro. Wątek zgubiłem. Odkrycia wielkie. Vasco da Gama. Vasco da Gama dopływa do Indii. I kogo tam spotyka? A spotyka tam jakiegoś Żyda z Poznania, tak? Polskiego. Który się nazywa Kacper. I on funkcjonuje w literaturze jako Kacper da Gama. I zostaje zabrany przez Vasco do Portugalii. Kto to był? No piszą, że a to wygnaniec był. No to nie mógł być wygnaniec, tylko to był szef sieci przedstawicieli handlowych, domów bankowych Jakuba i faktorii Jakuba Tłustego, najbogatszego człowieka w Poznaniu, który obsługiwał cały wschodni handel i miał też na zachodzie różne przedstawicielstwa, a potem zniknął w tajemniczych okolicznościach, prawda? No to musiał być ktoś taki, prawda? I na pewno nie był tam sam, tam było pełno ludzi. No przecież to są jakieś historie dla dzieci. My nie możemy tego w ten sposób interpretować, ani w ogóle tego brać do siebie, bo to jest po prostu kłamstwo. No więc mamy ten przebogaty kraj, jakim była Polska. Mamy te szlaki handlowe z Turcją. Mamy to wszystko, ten towar, prawda? Te domy ze składami, te pieniądze, które się przelewają wszędzie. I to zostaje, to przez stulecie XVII jest powoli wygaszane. Po prostu. Musimy sobie zdawać sobie sprawę. Jest powoli wygaszane. Bynajmniej nie w sposób łagodny. Jest wygaszane poprzez generowanie konfliktów. A kto to robi? Robi to Londyn. Dlatego, że Londynkom najbardziej na tym zależy. Słucham? Batorek robi jeden. No, a przecież do Batorego, dobrze, okej. Wojny kozackie przecież. Wojny kozackie, potop szwedzki, wojna 30-letnia. Nie wiem, czy ktoś pamięta, że wybucha, jest defenestracja praska, druga, prawda? Wyrzucają tych nieszczęsnych posłów cesarskich z okna, a trzy dni później Johannes Kepler publikuje swoje astronomiczne dzieło, które jest dedykowane królowi Anglii Jakubowi I. Tak, dla Anglii i Szkocji. W ogóle obecność Szkotów w Polsce to jest osobna historia. Osobna historia. No, ale bo my tych Szkotów postrzegamy bardzo dobrze, natomiast musimy to zmienić. Musimy to zmienić, niestety. Musimy to zmienić. Sienkiewicz pisze, że walczymy z Polakami w Szkocji. Znaczy, z Niemcami jest to, co zwykle, tak? Znaczy, proszę Państwa, to teraz, bo tak, żebyśmy tutaj się nie straszyli za bardzo. Są dwa rodzaje państw. Te, które są oparte o własność i te, które są oparte o doktrynę. Te, które są oparte o doktrynę, to imperia. One idą na podwór. Zaczynają od okradzenia własnych obywateli i ograniczenia ich praw, a następnie od wysłania tych obywateli na wojnę. Tak to wygląda. Niemcy, cesarstwo są czymś na pograniczu. To jest hybryda. Natomiast Londyn, Moskwa to są zdecydowanie agresywne imperia. Polska jest krajem opartym o własność prawdziwą, którą trzyma szlachta. I to jest największy dług, bo żeby pokonać jakieś państwo, to trzeba zabrać tym ludziom własność i trzeba opanować sieci dystrybucji towarów, które są po prostu.
I Polska ma dwóch sojuszników na kontynencie naturalnych, z którymi oczywiście nie zawsze musi się zgadzać. To są Węgry i Francja, bo tam też jest własność. Na Węgrzech najważniejsza jest szlachta i ta szlachta jest eksterminowana przez całe XVI stulecie i później. We Francji mamy najwspanialszą klasę, proszę Państwa, jaka istniała kiedykolwiek, niepiśmiennych francuskich baronów, których wszyscy powinniśmy się na nich modlić, przynajmniej raz w roku zmówić jakąś modlitwę za tych ludzi. I to są kraje, które są naturalnymi wrogami imperiów. Naturalnymi wrogami imperiów. A Czesi, to Biała Góra, Czesi... Tam Czesi, to Biała Góra. Ale to znaczy pod Niemcami. No tak? Czesi zostali sprowokowani do akcji antycesarskiej, tak? Nie musieli tego robić, nic im się złego nie działo. Zostali sprowokowani do akcji antycesarskiej po to, żeby zniszczyć przemysł środkowoeuropejski. Śląsk się wyludnił, południowe Niemcy się wyludniły, wszystko upadło. Kiedy to się stało, trzeba było zniszczyć Polskę, ponieważ bardzo wiele przedsiębiorstw przeniosło się po prostu na teren Polski. Pod Częstochowę, pod Kraków z powrotem. I trzeba było wywołać kolejną wojnę, która to wszystko rozwali. No i weszli Szwedzi, prawda? Kiedy się okazało, że za króla Jana III, tak, za pomocą kredytów branych z Francji, coś tam można odbudować, tak, coś zrobić, no to zaczyna się wojna północna, o której w Polsce się w ogóle nie pisze. Prawda? Mamy jedną książkę, którą kiedyś widziałem w bibliotece miejskiej u mnie w Dęblinie, jak jeszcze mieszkałem w Dęblinie. I potem nie mogę nigdzie kupić. Ona się nazywa wojna północna po prostu. I tam mniej więcej jest opisane, jak to było. Natomiast nie ma żadnych opracowań na ten temat szczegółowych. I wczoraj pan na tym spotkaniu w Warszawie podniósł się pan i mi opowiedział, znaczy mi wszystkim opowiedział, podał dane, do jakichś opracowań dotarł, takich bardzo szczegółowych, że po prostu miasta północnego Mazowsza wyludniły się całkowicie. Zostały zlikwidowane po tej wojnie. No więc, no co tu gadać? No to taka jest wymowa tych konfliktów, nie żadna inna. Po prostu. Chodzi o to, żeby przeciwnika wykończyć gospodarczo, żeby nie było niczego, jak powiedział klasyk z Białego Stołu, tam się miał. Ale wróćmy do tego Batorego. Wojna w Inflantach jest wojną o wszystko. Król wpada na taki pomysł, że nie będzie odbijał Inflant z rąk ludzi, cara, bo celowo nie mówi Rosjan, tylko tych ludzi, których car sobie kupił, czy tam ten człowiek, który cara zastępował. Ja mam taką teorię, że car został podmieniony w pewnym momencie. Bo on wyjechał na 2 tygodnie do Swobody Aleksandrowskiej jako 35-letni człowiek, a wrócił siwy i łysy. A Ruslan Skrynnikow pisze, że to ze stresu, bo się zdenerwował. I król pada na taki pomysł, że nie warto iść przez Inflanty i zdobywać tych wszystkich zameczków, które tam są, obsadzone przez załogi wierne carowi, tylko trzeba ruszyć wprost na Rosję i zdobyć 3 wielkie twierdze, czyli Połock, Wielkie Łuki i Psków i zaś Narwy od tym. No i teraz mamy taki numer. Wojna musi się, zanim oni tam dojdą, to wychodzą, gromadzą się przez całe lato. Na miejscu są w sierpniu, to musi być błyskawicznie przeprowadzona akcja, bo we wrześniu zaczyna lać. Jest już za późno na cokolwiek, można nie wrócić. Więc to jest szalenie precyzyjnie, logistycznie przeprowadzona operacja, której głównym motorem są Węgrzy. Są najemnicy z Węgier, to są Arianie. Kto to są tak naprawdę Arianie? To są ludzie Józefa Nacji. Po prostu. Wierni jemu i wierni tej idei tureckiej, o której tutaj mówiliśmy. Węgrzy po kolei łamią to nowe. Zdobywają Połock, potem Wielkie Łuki, pod Pskowem wszystko wyhamowuje. Wszystko staje. I wtedy okazuje się, bo Rzeczpospolita współdziała ze Szwecją. Radziwiłł Piorun kursuje tam po tych tyłach ze swoją kawalerią i pomagają mu Szwedzi. I w pewnym momencie Szwedzi wchodzą do Narwy i ją zajmują. I jest koniec. Poza metale, nie ma w ogóle o czym gadać. Najważniejszy cel wojny jest nieosiągnięty i jest poza zasięgiem. Poza zasięgiem. Król wydaje rozkaz Zamoyskiemu, kiedy się o tym dowiedział, żeby porzucił Psków i maszerował na Narwę. Nikt nie może tego zrobić, dlatego że żołnierze są chorzy, jest już jesień, leje deszcz i wszyscy czekamy tylko i wyłącznie na to, żeby podpisano pokój i wycofano się gdzieś w jakieś miejsca, gdzie się da żyć. I już. Tak to wygląda. To był podstęp niesamowity. Kto za tym stał? Olbracht Łaski. Olbracht Łaski. Olbracht Łaski
który jest postacią opisywaną przez polskich autorów tak bardzo ciepło. Że to jest taki właśnie bon vivant, prawda? Taki fajny facet. No więc to Renzo, prawda? To jest bandyta, gruby. Grubego kalibru zbrodniarz. Łowca kusanów. Człowiek skrajnie zdeprawowany, wysługujący się wszystkim możliwym dworom, a w końcu zwerbowany przez Wolfgangera dla współpracy z jego siatką. Człowiek osobiście odpowiedzialny za ten numer z Narwą i osobiście odpowiedzialny albo współodpowiedzialny za śmierć króla Stefana. Po prostu. I on wyskakuje jak diabeł z pudełka. Kończy się kampania pskowska i nagle na drodze króla wracającego z Pskowa pojawia się łaski. Prawda? Nie wiadomo skąd. No więc jest to człowiek pochodzący z tej rodziny, która się najsilniej zaangażowała w rozwalanie Węgier po Mohaczu. Jego ojciec był tym człowiekiem, który podejmował całą serię nieprzemyślanych i gwałtownych decyzji powodujących destabilizację sytuacji na Węgrzech i niszczenie tego kraju. Było to działanie wprost skierowane przeciwko Polsce. On w końcu umarł rzekomo na gruźlicy, ale prawdopodobnie zostało trudno. Oczywiście wszyscy pamiętamy Jana Łaskiego, który się pisze, że był przyjacielem Erasma z Rotterdamu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To są właśnie takie humanistyczne projekcje, którymi się nas karmi w szkole, które są całkowicie jakby no, niezwiązane w żaden sposób z istotnym sensem tej polityki, z istotnym sensem tych wydarzeń. No i pojawia się Łaski, tak? I on... No, jest to człowiek, który w pewnym momencie jedzie do Londynu, uzyskuje jakieś porozumienie z królem, bo on był z królem skłócony, a następnie jedzie do Londynu. Jedzie do Londynu i jest przyjmowany przez królową Elżbietę. Organizuje mu się debatę w Oksfordzie o Koperniku. Przemawia i jest traktowany z najwyższym szacunkiem. Wszyscy mu pożyczają pieniądze. Potem jego długi spłaca królowa i polscy autorzy biografii Obrachta, nie pamiętam ich nazwisk, piszą, ach, jakie to było naiwne ze strony Anglików, że oni te pieniądze pożyczali, a on potem uciekł, ha, ha, ha. I jakie to w ogóle dziwne. No więc, no proszę Państwa. Oczywiście człowiekiem, do którego Łaski przybył w celach bardzo poważnych, był John Dee. Potem razem jeszcze z człowiekiem, który się nazywał Edward Kay, który był medium rzekomo, a tak naprawdę kim on był, to nie wiemy. Wyruszają wszyscy do Polski. Tutaj następuje ta seria przeciwnych zdarzeń, która polega na tym, że John Dee, jakiś przybłęda, postać z trzeciego szeregu. Kto to był? No, kto to był? No. Powiem panu, kto to był. Mamy taką sytuację. Dzień dobry. Trochę się pan spóźnił. Pamiętam pana starego. Przepraszam. To był Andy. John Dee. John Dee to był Andy. Teraz mamy taką sytuację. Jest reakcja, jest Anglia się odsuwa od papiestwa, prawda? Anglia się odsuwa od papiestwa i protestanci są górą. John Dee oczywiście jest centrum tego obozu protestanckiego. Potem następuje, i on oczywiście no, uczestniczył we wszystkich bardzo ważnych misjach na kontynent. Potem przychodzi reakcja katolicka królowej Marii i John Dee powinien teoretycznie znaleźć się w więzieniu razem z innymi protestantami, powinien razem z tymi ludźmi, którym się wysługiwał, powinien stracić majątek, zostać rzucony do lochu, a i pewnie zabity. A my go spotykamy w okolicznościach zupełnie zaskakujących, bo on siedzi razem z katolickimi biskupami w komisji weryfikacyjnej, która orzeka, kto jest dobrym katolikiem w Anglii, a kto nie. No więc niech pan sobie wyobrazi, jak głębokie umocowania miał to człowiek i w jak nierozpoznanych strukturach. No więc, i to jest opisane tak po prostu, prawda? Tutaj był sobie protestantem, a tu go wzięli do komisji weryfikacyjnej, żeby orzekał kto się porządnie modli po katolicku, a kto nie, tak? No, i potem on przyjeżdża tutaj, i spotyka się po pierwsze ze Stefanem Batorym, z którym rozmawia o tym, jaki to król jest okropny, jak powinien się poprawić, a potem tę samą rozmowę odbywa z cesarzem Rudolfem. No więc to nie jest tak, że jakiś angielski przybłęda po prostu wejść
cesarza na audiencję, tak? I tam sobie coś opowiadać. Jakieś impertynencje, o to chodziło. No więc dochodzimy do jeszcze jednego, oprócz map i nawigacji obszaru zainteresowań pana Johna, do mianowicie komunikacji i języka. To jest szalenie ważne, bo nam się to wszystko przedstawia w jakiejś takiej właśnie takiej otoczce bajkowej, infantylnej. Natomiast ten człowiek zajmował się językami i komunikacją i szyframi. To było tak, myślę, że każda z tych rozmów znaczyła co innego niż to, co my słyszymy. One są mniej więcej znane, natomiast istotny ich sens jest przed nami ukryty. Dlatego, że jestem przekonany, że istniały jakieś sposoby komunikowania się pomiędzy ludźmi władzy, które były niedostępne profanom. Nie ma takiej możliwości, żeby ktoś wszedł i naubliżał cesarzowi. Tam chodziło o coś innego. I to jest prawdziwa tajemnica, a nie to, jak się robiło złoto. John Dee wyjeżdża ostatecznie z Polski przed śmiercią króla, parę miesięcy przed śmiercią króla, ale nie wyjeżdża do Londynu. Zatrzymuje się u niesłychanie ważnego dla naszej historii człowieka, który roztacza nad nim opiekę, ponieważ on wypadł z łask cesarza. Cesarz, przynajmniej w teorii, tak tam się to podaje, nie miał ochoty mieć już nic wspólnego. Ale on się zatrzymuje na dworze Wilhelma z Rosenberga. To jest Wilhelm z Rosenberga, to jest człowiek, który dysponuje chyba największym, najbardziej dochodowym kompleksem wielkoobszarowych gospodarstw rolnych, jakie zna ówczesna Europa, albo przynajmniej Europa Środkowa. To jest człowiek, który utrzymuje swoich ludzi, których można nazwać dziennikarzami, on ich nazywa nowelantami. To są ludzie, którzy składają regularne raporty do zamku w Krumlowie, gdzie rezyduje Wilhelm, z różnych stron świata. Co to znaczy z różnych stron świata? To znaczy na przykład z Peru albo z zachodniej Afryki, prawda? Jest w zachodniej Afryce jakiś facet, którego opłaca Wilhelm z Rosenberga i on wysyła umyślnymi listy do Krumlowa w Czechach. No to po to, że pan Wilhelm ma rozmaite, rozliczne funkcje do spełnienia, o których nie mamy pojęcia, a które realizował i za to był wynagradzany przez kogoś. Nie wiem przez kogo. Wilhelm i historia jego rodziny jest szalenie interesująca i to jest jedna z takich najbardziej barwnych i takich nośnych czeskich legend. Ja się w ogóle przygotowuję do takiej książki, mam nadzieję, że ją napiszę w tym roku, bo na początku przyszłego, ona się będzie nazywać Tajna historia Czech. Bo Czechy są szalenie ważne dla nas i my te Czechy niestety lekceważymy. Wilhelm, on się pieczętuje takim herbem podobnym do Poraja. To jest też południowy herb, który przybył do Polski, ta róża. I on się pieczętuje różą, a potem zmienia sobie ten herb na trochę inny i dodaje do tej róży, dodaje jeszcze pole herbowe Orsini z Włoch, ponieważ prowadzi interesy z bankami włoskimi, a jego dobra leżą na szlaku handlowym z północy, z Polski, z Litwy do Italii właśnie. No, momencik. Moim zdaniem Wilhelm jest tym człowiekiem, który był osobiście zainteresowany również śmierci króla Stefana i że to jakby był pasem transmisyjnym i człowiekiem, który umożliwił wiele rzeczy Johnowi Dee i ludziom, którzy bezpośrednio stali za śmiercią króla Stefana. Bo jest tak, wokół króla mamy dwóch lekarzy. Jeden jest ewidentnie człowiekiem cesarza, a drugi jest ewidentnie człowiekiem sułtana. Jeden jest protestantem, a drugi jest arianinem po prostu. Nie wiadomo, komu wierzyć. I król umiera w Grodnie, w grudniu, na początku grudnia, i w tym Grodnie poluje. No więc opowieści o tym, że król umarł, bo był chory na mocznicę, możemy sobie spokojnie wrzucić do kosza, bo jak ktoś kogoś bolą nerki, to nie jeździ od czwartej rano koni, tak? I nie zakuwa dzików rochaty, no, tylko leży w łóżku i błaga Pana Boga, żeby skrócił jego cierpienie. Po prostu. I w pewnym momencie król dostał jakichś dziwnych ataków drgawek. Lekarze usiłują mu aplikować różne środki, na przykład wodę z cynamonem. Bardzo taki ceniony, medycyny ówczesny. Nie wiemy, co on dostaje. Nie wiemy w ogóle, jaka jest sytuacja
jeżeli chodzi o relacje międzyludzkie, bo kiedy się o tym czyta, to człowiek dochodzi bardzo szybko do wniosku, że funkcją lekarzy nie było leczenie. Funkcją lekarzy u dworu nie było leczenie, tylko obecność lekarzy przy jakimś władcy była gwarancją lojalności tego władcy wobec sojuszników. Po prostu. Nie wiem, czy to było tak, że powiedzmy, gdyby król wyrzucił tego cesarskiego lekarza, to to był casus belli, prawda? I knechci weszliby ze Śląska gdzieś tam pod Częstochowę, tak? Na przykład. Czy tak by się stało? Nie wiem. Ale wygląda sytuacja tak, że ci lekarze po prostu byli po to, żeby go pilnować. I w momencie, kiedy zrobiłby coś głupiego, no to mieli go zlikwidować. A on zrobił coś głupiego. On się nie zgodził na obecność kapitału angielskiego w Polsce. Po prostu się nie zgodził. Przybył poseł angielski z rozmaitymi prerogatywami, powstała Kompania Wschodnia, która miała obsługiwać handel Rzeczpospolitą z basenem Morza Bałtyckiego, konkurencyjna wobec Kompanii Moskiewskiej. Król nie chciał się na to zgodzić. Uważał, że został lekceważony. Poza tym była kwestia taka, papież się zmienił. Papież, który sprzyjał Habsburgom, zmarł. Przyszedł nowy Ojciec Święty, który wyłożył bardzo poważne pieniądze na kolejną kampanię moskiewską. I groziło bankierom to, że naraz zostanie zdobyta. Szykowała się kolejna wojna. Kolejna wojna z bardzo poważnym budżetem. I trzeba było coś zrobić. No i po prostu odpłotuje. Ponieważ moim zdaniem to było niemożliwe, żeby król został otruty w ten sposób, że ci lekarze zostają, gotują, ponieważ, no proszę Państwa, jeżeli umiera władca, pomazaniec Boży i mamy dwóch podejrzanych, żeby się dowiedzieć, kto za tym stoi, to wieszamy obydwu za nogi, a pod spodem palimy ognisko. Tak? I za 5 minut wszystkie tajemnice leżą przed naszymi oczami poukładane w równe rzędy. Niczego takiego nie zrobiono. To znaczy, że tam był czynny ktoś jeszcze. Do tego wszystkiego pilnował i uważał, że z tym nic się nie da zrobić. Ktoś o podwójnej, a może potrójnej lojalności. Nie wiemy kto. Dlatego, że uwaga wszystkich biografów skupia się tylko i wyłącznie na tych lekarzach. Kto tam jeszcze był i kto za to stał. Oczywiście jest tak, że profesor Bogonowski mówi, że to tak naprawdę to sułtan kazał otruć, a tak naprawdę Żydzi i tak dalej, i tak dalej. Król miał bardzo skomplikowane relacje z sułtanem, bo on mu różnych rzeczy naobiecywał, a potem nie chciał się z tego wywiązać. Oczywiście było tak, że gdyby doszło do kolejnej kampanii moskiewskiej, król by zwyciężył, to prawdopodobnie ruszyłby na południe, ruszyłby na Węgry po to, żeby odbudować królestwo. To było śmiertelne zagrożenie dla tych sił, które wyrosły po upadku Węgier, czyli dla tych budżetów, o których tutaj mówiliśmy. Natomiast moim zdaniem ten wątek angielski, wątek kolejnej kompanii handlowej, która się tutaj pojawia, jest kluczowo. I ten wątek czeski. To jest szalenie ważne, dlatego że związki czesko-angielskie, a potem czesko-brytyjskie są ścisłe. Są ścisłe i długotrwałe. One się ciągną do dzisiaj. Po prostu do dzisiaj. To są bardzo poważne, głębokie relacje, których natury nie znamy do końca. Dostałem taką książkę, żeby mam czasu ją przeczytać. I ona traktuje o czeskich bankierach w USA w 20-leciu międzywojennym. W czasie, kiedy z Polski emigrowali do Stanów głównie robotnicy najemni, Czesi mieli tam swoich bankierów, proszę Państwa. Co się z nimi stało? Nie wiem, być może są tam nadal. Znaczy, na pewno chodziło o to złoto, które Legion Czeski w czasie rewolucji, że oni zbudowali potęgę gospodarczą. To jest niemożliwe, żeby to złoto zostało wywiezione bez pomocy Brytyjczyków. Tak. Czyli ta wersja, że ono tam zginęło nad jeziorem, a... Tam zginęło. Nic nie zginęło. To jest w ogóle niemożliwe, że ono zostało wywiezione bez pomocy Brytyjczyków. Żaden czeski legion nie wywiózłby, choćby nie wiem jak wielki, nie wywiózłby z ruskiego złota, z Syberii w ogóle bez pomocy sił trzeciej. To jest niewykonalne. Tak jak pan mówił o tej kampanii moskiewskiej, to właśnie przecież w nowszych czasach to było z rewolucją bolszewicką. O tym, że Lenin był niemieckim agentem, to już poza totalnymi oszołomami nikt tego nie kwestionuje. Bo to są utajnione te, gdzieś ambasador wczesny niemiecki tam raportuje, że Lenin przyjechał, zachowuje się zgodnie z naszymi życzeniami, proszę 15 tysięcy marek i tak dalej. Też jak wybuchła wojna latem
18 roku to po stronie bolszewickiej to walczyłem w ramie jednostki armii niemieckiej, bo tam Armia Czerwona to była banda alkoholików, narkomanów, bandytów i tak dalej. Tak. Pierwsza kampania wyglądała tak, że w czasie kilkanaście kilometrów zajęli bohaterską cysternę ze spirytusem, prawda? I w ten sposób wszystko to na okoliczność jasne, ale w cieniu tego zaplombowanego pociągu z Leninem jest cały statek z rosyjskimi, nie tylko rewolucjonistami strockim na czele, wysłany wczas przez Amerykanów i przepuszczony przez Brytyjczyków. Tak. To właśnie to jest ciekawa sprawa z Trockim, bo ta właśnie mieszka wtedy w czasie wojny w Nowym Jorku, pisze jakiś nieszczowy gazetek, co będą starczą, nie wiem, może jakąś wegetacją, a mieszka w luksusowym hotelu, ma szofera, tak dalej, prawda, nie, wypływa z 10 tysiącami dolarów w złocie, tak. Tak, jakaś suma, ale jeszcze jest śmieszna sprawa, że tutaj już był archiwach amerykańskiego Departamentu Stanu zachowała się depesza od niego jako już wodz Armii Czerwonej, czy tu chwal się pomstował na imperialistów i tak dalej, a słał prośby do niego przesłani do Amerykanów, przesłani instruktorów wojskowych i pieniądze. Jest taki historyk amerykański Anthony Sutton, polecam bardzo, Sutton się pisze, gość, to są prace jeszcze za 60-tych, 70-tych, rzetelnie, znakomicie udokumentowane, pracował w Fundacji.